chodzą też po internecie, po wykopie takie rzeczy, że jeden gościu jest właśnie w ciężkim stanie i podobno wbiłeś mu nóż. Użyłem noża. Nie powiem, tak, użyłem we własnym mieszkaniu tego noża, tylko że ta szkoda była na tyle mała, że on jeszcze mógł z nią mnie gonić. Faktycznie, no, trafił do tego szpitala. Nie wiem, czy miał jakiś zabieg. Chociaż na tym wypisie chyba ze szpitala wszystko jest. No, tyle. Tak, broniłem się faktycznie tym nożem, ale on nie leży pod żadnym respiratorem, więc zobacz, to już jest farmazon. I w ogóle nie leżał. Leżał tak naprawdę przypięty pasami, bo na tym wypisie... Ty, może przeczytam kawałeczek wypisu, jak się zachowywał tam. Zresztą ty... A Mateusz tutaj chce przeczytać kawałek wypisu. Ja tych screenie mam tyle, zobacz. To my pozwolimy. Przeglądam telefon, to zobacz, ile tych rozmów jest. To weź to, oni mówią, pokaż. No to kurde, to przecież to jest na... Książka. No właśnie, książka. Dobra, mamy ten wypis. Nie będę czytał całego, ale na przykład jak się tam zachowywał. Zauważysz, nie? Od kogo? Od tej dziewczyny, no bo tak jak mówię, no, ona robiła wszystko, co w jego... Na początku, początkowo nie chce rozmawiać, zaczyna udawać, że nie rozumie po polsku, nie chce rozmawiać, chce rozmawiać z ojcem. Dlaczego klauna ze mnie robicie? Chcę rozmawiać z moim tatą. Do pielęgniarza, dzwoń na policję, bo ja tu nie będę więziony. Wie, że jest w szpitalu, nie wie w którym. Dobra, inna jest data. Twierdzi, że jest tu pierwszy dzień. Okej. I tutaj tak, twierdzi, że nigdy nie leczył się psychiatrycznie, nie był hospitalizowany psychiatrycznie, robicie ze mnie szmatę. Alkohol, twierdzi, że nie pije od 4 miesięcy, bo jest zaszyty. Narkotyki, twierdzi, że nigdy nie próbował. Nawias. W wynikach badań laboratoryjnych obecność alkoholu, przecinek BDZ, przecinek THC i kokainy. Mhm. I tu jest ciekawa rzecz. Robicie ze mnie klauna jakiegoś, wykrzyknik, chcecie mnie tu zabić. Wykrzyknik krzyczy, usiłuje wyszarpać ręce z pasów. Szarpie się tak mocno, że podskakuje wraz z całym łóżkiem, omal go nie przewracając. Przecinek zlecono, podanie tam już dwóch środków. No. Dobra. Dobra, to... Żeby ludzie mieli, że no zobacz, z całym łóżkiem poskakiwał i leżał tam kilka dni, z tego co wiemy, ponoć na toksykologii, to wiem od niej, bo po prostu był ponoć jak wytrzeźwiał, to wiesz, że otrząsnęło go, kurwa, coś odjebało, nie?